Młodzież Olkuskiej Czwórki ma powody do dumy i szkoła zajęła wysoką 4. lokatę w Małopolsce w ogólnopolskim rankingu portalu edukacyjnego maturzystów Perspektywy. Najlepszych uczniów uhonorowano podczas święta szkoły. Ten sukces, o którym tutaj mówimy, czyli 4. miejsce w Małopolsce, bo to bym przede wszystkim chciał podkreślić, i to 72. w kraju na ponad 8,5 tysiąca szkół ponadgimnazjalnych, no jest dla nas niewątpliwie wielką radością, to nie ukrywam. Ale z drugiej strony też motywacją do tego, żeby piąć się wyżej, jeżeli tylko to będzie możliwe. Cieszy się nie tylko dyrekcja i nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie. Dla nich wybór 4. liceum był oczywisty. Zawsze chodziło tu wielu moich znajomych, nadal chodzi. Polecali tą szkołę, mówili, że jest naprawdę wspaniała atmosfera, że nauczyciele są bardzo mili. Dodatkowo wiele zajęć tutaj się odbywa. Po tym, gdy 4. wyprzedziła w rankingu Perspektyw renomowane krakowskie licea, młodzież nie ma wątpliwości, że zrobiła dobrze, kontynuując naukę w rodzinnym mieście. Dlaczego nie Kraków? Dlatego, że raz, jeżeli chodzi o koszty utrzymania w Krakowie, musiałbym być uczniem dojeżdżającym albo uczącym się tam na miejscu, byłyby dużo, dużo wyższe, a przecież po co przepłacać, skoro jesteśmy teraz 4. szkołą w województwie i nie odbiegamy wcale poziomem od liceów krakowskich. Nasza szkoła ma tylko 20-letnią tradycję i już w tym czasie może być zaliczana do najlepszych szkół w powiecie, województwie, a nawet w kraju. Uważam, że przez tak krótki czas jest to trudne do osiągnięcia, bo szkoły krakowskie mają nawet 100-letnią tradycję. Dodatkowym atutem szkoły jest duża liczba profili i wybór zajęć pozalekcyjnych. Organizowane jest wiele zajęć pozalekcyjnych, m.in. klasy prawne uczęszczają w wizytach do sądu, mają organizowane fakultety z łaciny i prawa, klasy dziennikarskie jeżdżą na Uniwersytet Jagielloński, gdzie prowadzone są wykłady z dziennikarstwa oraz w naszej szkole organizowany jest program DSD. Także mówiąc krótko, Liceum Ogólnokształcące nr 4 dba o ucznia. 4. liceum nie jest jedyną szkołą w Olkuszu, która uplasowała się wysoko w rankingu. Po piętach olimpijczykom z Baczyńskiego depczą uczniowie 1. liceum z 8. lokatą w województwie. Te sukcesy dobitnie świadczą o wysokim poziomie nauczania w mieście traktowanym przez Krakusów jak odległe peryferia Małopolski. Alicja Rynkiewicz, Przegląd Olkuski Live.